Śląska drużyna dzisiaj w bardzo wyrównanym meczu przegrała z drużyną gospodarzy Huraganu Poledziska 1-0. Co może pan powiedzieć o gospodarzach? Bardzo ciężki mecz był to dla nas. Wiedzieliśmy, że to nie będzie tutaj turystyczny wycieczka dla nas i zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Niestety przez głupie błędy wpadła bramka. Staraliśmy się też strzelić, niestety nie wykorzystaliśmy tych sytuacji, które mieliśmy. W tym momencie skupiamy się już na kolejnym meczu i mam nadzieję, że zdobędziemy w nim 3 punkty i będziemy się pnęli w górę tabeli. A uważa pan, że porażka, którą odnieśliście, wynika wyłącznie z przyczyn obiektywnych, które miały miejsce na boisku, czy też może ekipa sędziowska nie wykonała swojej pracy należycie? Nie, sędziowie naprawdę stanęli w wysokości zadania. Nie zauważyłem, żeby jakieś popełnili błędy większe, czy nawet mniejsze. Zespół Huraganu widać, że też był dobrze przygotowany do tego meczu. Trzeba przyznać, że trzymali się założeń taktycznych i siedli na nas troszkę. Zdarza się, ale dziękuję bardzo za wywiad i powodzenia w następnych spotkaniach. Bardzo. Luka, zagrałeś dzisiaj w zwycięskim dla Huraganu spotkaniu. Co możesz powiedzieć o tym meczu? Czy jesteś zadowolony z niego? Jestem bardzo zadowolony, bo dzisiaj był bardzo ważny dla nas. Ostatni mecz, szkoda, że przegraliśmy. Był ważny mecz dla nas też, ale dzisiaj byliśmy gotowi, cały tydzień, dobrze, ciężki trening dla nas. Na pewno jestem zadowolony, bo w końcu mamy 3 punkty, to jest ważne. Dopiero jest znacznie wyżej w tabeli od was. Czy spodziewaliście się takiego meczu z ich strony? No tak, ale myślę, że w życiu w lidze jest to samo, tylko pierwsza pozycja, wiem, druga, trzecia albo 11, to dla mnie to jest to samo, to wszystko na boisku, tak? To jest walka, dobra grałeś w meczu i to wszystko dla nas. Od niedawna grasz na czwartoligowych boiskach w Polsce. Czy czwarta liga w Polsce różni się bardzo od Egiptu, gdzie grałeś w tamtejszej ekstraklasie i drugiej lidze? No tak, w Egipcie grałem pierwsza, druga, potem ekstraklasa. Teraz w Polsce czekałem na szansę, kiedy byłem w Polsce od grudnia, ale nie miałem teraz pobliżyska. Jestem bardzo zadowolony tutaj. Chciałem podziękować trenera, prezydenta na pewno też, zawodników pobliżyska. Ile z dwóch pobliżyska, i ty też zawsze mi wesprać i pomóc. Chciałem zostać tutaj w pobliżyska. Nie wiem do kiedy albo... Ale tylko teraz tak, ja chcę zostać tutaj, chciałem pomóc zespołowi, zobaczymy co będzie zaraz. No właśnie, skąd w ogóle wziąłeś się w Polsce? Przepraszam? Skąd wziąłeś się w Polsce? Co tutaj robisz? Dlaczego przyjechałeś stąd? Tak. No, chciałem grać w piłkę nożną. Kiedy byłem 18 lat, chciałem iść do Europy, żeby grać w piłkę nożną, ale nie mogłem, bo miałem szkołę w Egipcie, licencję inżynierem mechanicznym. Teraz to jest był przed 7-8 lat. Teraz mam szansę. W końcu mogę grać w Europę. Wiem, trochę stary jestem, 24 lata, tak, ale teraz start w Polsce, nie wiem, rok albo 2 lata i zaraz zobaczymy, co będzie, ale teraz tylko 100% koncentracja na pobliżyska. Mam nadzieję, że w końcu sezon będziemy na lepiej pozycja od teraz. A jak ci się ogólnie podoba w Polsce, ogólnie jako w naszym kraju? No, dużo w Polsce jest dobrze. Co mogę powiedzieć, na przykład kobieta w Polsce na pewno jest bardzo ładna i też pogoda, bo w Egipcie jest inne, w Egipcie jest bardzo ciepło, bardzo gorąco też, ale zobaczymy, w Polsce podoba mi się naprawdę, jest super teraz w Polsce, jestem bardzo zadowolony tutaj. Luka, wszyscy bardzo ci gorąco życzymy powodzenia i mam nadzieję, że zostaniesz Poledziska z nami na dłużej. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dzięki.